Od liczby 7,6 odejmijmy liczbę 3,2. Jak zawsze oddzielę liczby całkowite od ułamkowych. Działanie to można zapisać tak. 7 dodać 6,9, odjąć 3, odjąć 2,5. Dlaczego odjąć 2,5? Dlatego, że to samo, gdybyśmy wstawili nawias i odejmowali wyrażenie 3 dodać 2,5. Ponieważ przed nawiasem mamy minus, odejmujemy najpierw 3, a potem 2,5. Teraz zajmijmy się liczbami całkowitymi. 7 odjąć 3 daje nam 4. A teraz od 6,9 odejmiemy 2,5. Ile to będzie? 6,9 odjąć 2,5. Znajdźmy wspólny mianownik. Obliczamy najmniejszą wspólną wielokrotność. 9 mnożymy przez 5, co daje 45. Liczby 9 i 5 nie mają bowiem wspólnego dzielnika. W mianowniku mamy więc 45. W pierwszym ułamku mianownik pomnożyliśmy przez 5, więc licznik też mnożymy przez 5. 6 razy 5 równa się 30. W drugim ułamku mianownik pomnożyliśmy przez 9, więc licznik też mnożymy przez 9. 2 razy 9 równa się 18. Teraz od 30,45 odejmujemy 18,45. W mianowniku będzie więc 45. Odejmijmy liczniki. 30 odjąć 18 równa się 12. Wynik odejmowania ułamków to 12,45. Razem mamy więc 4 dodać 12,45. Zapiszmy to jako liczbę mieszaną. 4 i 12,45. Możemy to jeszcze uprościć. 12 i 45 mają wspólny dzielnik, którym jest liczba 3. Dzielimy więc licznik i mianownik przez 3. W liczniku mamy 12 przez 3, czyli 4. W mianowniku 45 przez 3, czyli 15. Naszym ostatecznym wynikiem jest więc 4 i 4,15. Tego już nie da się bardziej uprościć.